Bank działa na rynku już 140 lat, jest bankiem lokalnym, ale mającym inspirację i aspirację być bankiem ogólnopolskim. Bank zajmuje się działalnością na rynku lokalnym, obsługą małych, średnich, dużych przedsiębiorstw, jak również obsługą osób fizycznych. Świadczymy pełny zakres usług, zarówno depozyty, kredyty, jak i nowoczesne technologie, bankowość elektroniczną, bankowość internetową, jak również najnowszą usługę wypłaty za pomocą biometrii w bankomatach naszego banku. Wdrożenie biometrii przez banki do obsługi klientów, w szczególności do wypłat świadczeń, przyjęliśmy z zaskoczeniem, ale i zadowoleniem, ponieważ jest to niezwykłe wdrożenie, które udało się w krótkim czasie wprowadzić. Dzięki temu Polska była krajem, w którym jako pierwszym w Unii Europejskiej udało się dokonać takiego wdrożenia. Firma Hitachi pokazała tym przy współpracy z bankami, że docenia nasz rynek, potencjał tego rynku, i to wdrożenie udało się bardzo szybko osiągnąć. W ramach prac Związku Banków Polskich powstała grupa biometryczna, ona powstała przy Forum Technologii Bankowych. W ramach tej grupy prowadziliśmy różnego rodzaju analizy i badania dotyczące technologii biometrycznych. I tutaj dokonywaliśmy analiz różnego rodzaju technologii biometrycznych, bazując na międzynarodowych opracowaniach, analizach, informacjach, które pozyskiwaliśmy na różne sposoby. Okazało się, że jednym z takich szczególnych, efektywnych, bezpiecznych i jednocześnie ciekawych rozwiązań jest zastosowanie finger vein, i w tym kontekście przygotowaliśmy różnego rodzaju, jakby można powiedzieć, opracowania, które odnosiły się zarówno do porównania różnego rodzaju biometryk w aspekcie technologicznym, jak i prawnym. Ten aspekt prawny pokazuje, że w Polsce możliwe jest zastosowanie finger vein w bankowości. Przede wszystkim biometria finger vein, mimo że się z tym kojarzy, nie jest biometrią odcisku palca. Biometria finger vein bazuje na wzorcu naczyń krwionośnych palca, który znajduje się wewnątrz naszego ciała. Dzięki temu jest trudno przechwytywalny. Działa ona w ten sposób, że palec naświetlamy światłem bliskiej podczerwieni i dzięki temu hemoglobina, która płynie nam we krwi, wchłania to światło i czytnik biometryczny może uzyskać unikalny wzorzec naczyń krwionośnych, który następnie wykorzystujemy do uwierzytelniania różnych usług finansowych. Biznesowe powody wybrania technologii finger vein jako uzupełnienie naszej oferty w bankomatach, w urządzeniach samoobsługowych były takie, że jest to bardzo innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie. Wincor jest postrzegany jako firma innowacyjna i nowoczesna, która jako pierwsza wdraża wszelkie nowości. Stąd też zobaczyliśmy wartość dodaną w tym właśnie rozwiązaniu i zdecydowaliśmy się na współpracę z Hitachi, po to, aby można było promować to na rynku polskim. Ważne też było dla nas to, żebyśmy byli jako pierwsza firma, która integruje to urządzenie z bankomatami.